aktorzy, m.in. z The Chosen. Katolicka aplikacja Halo, promowana przez tych wszystkich bluźnierców, zwodzicieli. Jezus ponad stadionem. Reklamę aplikacji Halo zobaczą widzowie finału Super Bowl. Tak, dobrze słyszałeś. Reklama tej biblijnej aplikacji była na tym wydarzeniu, które jawnie celebrowało piekło. To jest występ Ushera podczas Super Bowl. No i tam też inne kwiatki, tam sataniści mieli swoją imprezkę. Zresztą jak zwykle podczas Super Bowlu, to też z tego wydarzenia, gdzie była reklamowana ta aplikacja Halo. Od dawna mówię, że The Chosen to zwykłe bluźnierstwo, które kreuje to fałszywe, namaszczone chrześcijaństwo, więc nic dziwnego, że ci aktorzy wszyscy to reklamują, tą aplikację, i że jest reklamowana na najbardziej satanistycznym wydarzeniu. No i to słowo Halo. Ostatnio robiłem film o genezie słowa hello. Ja chciałem tylko przypomnieć, że współczesny angielski, z którego wywodzi się słowo hello, ewoluował z protoindoeuropejskiego, następnie był protogermański i następnie z protogermańskiego pojawił się staroangielski. Więc staroangielski ewoluował z protogermańskiego i słowo hell, piekło współczesne, słowo hell, ewoluowało z protogermańskiego słowa hallo, które pisało się z taką specyficzną kreską nad o. Z tego słowa hallo, które oznaczało ukrytą salę, ukrytą halę mniej więcej. I tutaj macie reconstruction protogermanic hallo. No i z tego słowa w starogermańskim ewoluowały różne inne słowa, się potworzyły, jak hal, halle, halla, nie? Później macie hol, później z tego stworzyło się hel, nie? Hal, czyli jako wielka podziemna hala, czyli piekło. Holle, halle, hel, nie? Hal, hel. No i tutaj macie właśnie to słowo hallo, nie? Protogermańskie, jakie się potworzyły z niego. Na przykład właśnie hol, między innymi holle, to znaczy piekło po germańsku. No a z germańskiego powstał angielski. No więc podsumujmy. W germańskim starym to słowo zostało zaczerpnięte z protoindoeuropejskiego, z protogermańskiego, sorry, hallo, hallo, z tą kreską na o, i z tego powstało później holle, hal, hel, nie? Holle, hel. Ogólnie nawiązywało to właśnie do ukrytego podziemnej hali, wielkiej ukrytej podziemnej hali. Hallo. I zobacz, myślisz, że to przypadek? Hallo. I jeszcze ta kreska. Niby tutaj przypadkowo dali aureole, tak? Nad o. Na pewno przypadkowo również w tym słowie, z którego wywodzi się słowo hell, czyli w protogermańskim hallo, też mamy kreskę nad o. Hallo. Oni jawnie tutaj promują piekło, dlatego to było, ta aplikacja była promowana na wydarzeniach takich jak Super Bowl. Hallo. Z tego słowa wywodzi się właśnie z protogermańskiego, następnie to słowo przekształciło się w holle bądź hell w angielskim. Także macie hallo, i jeszcze mówię, jeszcze chamsko nawet nie ukrywają tego, że to z tego się wywodzi, bo umieścili tutaj niby aureole, tak? Więc może to też jest aureola, tak? W protogermańskim na do. Hallo, piekło. Ukryta podziemna sala. Bądź hala. Śmiało, dalej się karmcie tym The Chosen. Dalej myślcie, że to tam jakieś dobre ziarno zasiewa. Pobierajcie sobie aplikację piekło i powodzenia na drodze w tamto miejsce. Chociaż wolałbym, żebyście się opamiętali i zrozumieli, że to chrześcijaństwo takie letnie, które przychodzi do nas z Ameryki w postaci różnych tych filmów, tych aplikacji, w postaci tych wszystkich darów, języków i tak dalej, to jest zwykłe diabelstwo. Więc dobrze ci radzę, przemyśl sobie to wszystko i zastanów się, czy twoja wiara czasem nie stała się cukierkowa, amerykańska. Bo ta cukierkowa amerykańska namaszczona to, mówię, zwykłe diabelstwo.